się pytać, wiesz, ona nie mogła się zapłacić. A Walentynki jest jeszcze więcej mam. Przy różnych okazjach, w różnych miejscach, kiedy o tym mówię, że my się spotykamy, że jest pomnik, że od 11 lat już tutaj stoi i że mamy taki zwyczaj, że w sposób taki właśnie ad hoc, nieformalny gdzieś się zwołujemy, to wiele osób jest zaskoczonych i z wielu miejsc na Pomorzu Zachodnim dostaje takie informacje i nie tylko na Pomorzu Zachodnim, a u nas jeszcze nic takiego nie ma. W ostatnim czasie miałem dwóch albo trzech rozmowy, dwóch albo trzech miejscach rozmowy, jak to zrobiliśmy, w jaki sposób to się stało. I też jest dla mnie zawsze tak przejmująco, kiedy chodzę tutaj z różnymi grupami i przychodzimy tutaj w to miejsce, w tym roku też kilka razy, między innymi właśnie z dyrektorem czy z rodziną, dyrektorem muzeum w Ełku. I też właśnie zastanawiał się i mówił, a u nas w Ełku, gdzie była społeczność dużo większa, bo miasto było też dużo większe, też właśnie przyglądał się temu i mówi, nie, musimy iść tym tropem. Kiedy co roku tu gdzieś idę, to sobie myślę, jak to musiała, jak wyglądała pogoda i jak ten czas wygląda w tym małym miasteczku na końcu ówczesnej Rzeszy, bo przecież tutaj dalej zaraz już właściwie nic nie było. I w każdym, nawet takim najdalszym zakątku, gdzieś tam na końcu świata dochodziło do tych strasznych wydarzeń i wyobrażałem sobie zawsze, jak to musiało wyglądać, kiedy nie tylko synagoga spłynęła, ale wyobraźmy sobie, to jest małe miasto, tutaj wszędzie było blisko, jest ten dzień, jest ten wieczór. Ja dzisiaj jechałem i był taki komunikat, że warsztat samochodowy płonie przy obwodnicy, już straż go dogaszała, ale dym było widać z daleka. To tak samo z tej synagogi. Musiał być widoczny z najdalszych zakątków, nie tylko tego miasta. Musieli wiedzieć, że ktoś, coś się dzieje, coś takiego się dzieje, a przecież wcześniej lokalne prasy i inne cały czas donosiły. To się nie stało z dnia na dzień, to narastało przecież od wielu, wielu dni. I to też pokazuje, że rzeczy, które się gdzieś zaczynały dziać w Berlinie, gdzieś daleko, to te rzeczy wywoływały echo w najdalszych zakątkach ówczesnego państwa. I to jest też taka przestroga, że wydaje się, że ktoś gdzieś powie jakieś hasło, ktoś gdzieś kogoś naznaczy, ktoś o kimś powie źle i że to tylko tam zostanie. To nigdy nie zostaje gdzieś tam. Ta fala odbija się. Przypominam sobie spotkanie w naszym 22 roku, kiedy tutaj przyszliśmy i mówiliśmy o wojnie w Ukrainie, jaką mieliśmy wtedy nadzieję, że to jednak nie będzie trwało i ile w nas było lęku, że to jednak będzie trwało. I zobaczcie, kolejny rok i kolejny czas się spotykamy i myślimy o tych osobach, które gdzieś za blisko nam granicą. Jestem pewien, że ci, którzy stali się ofiarami tego, co my tutaj dzisiaj upamiętniamy, też zadawali sobie pytanie, choć pewnie nikt z nich nie był w stanie sobie wyobrazić tego, co będzie w następnych kilku latach. Ale oczywiście ten czas, w którym my się tutaj spotykamy, jest zawsze tym czasem, który mnie oko kieruje w tamtą stronę, po drugiej stronie, gdzie jest flaga polska i kaszubska, gdzie jest znak Rodła, bo świętujemy przecież też rocznicę odzyskania niepodległości. Dzisiaj miałem takie zajęcia ze studentami, gdzie mówiliśmy o tym, że w ciągu właściwie 100 lat Polska trzykrotnie odzyskiwała niepodległość, półniepodległość, suwerenność, obojętnie jak sobie nazwiemy, i wszystko wokół nas się zmieniało. To są ledwie 3 pokolenia. Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, jak się II Rzeczpospolita kształtowała, ile wtedy było nadziei, ile wtedy było niepokoju. Zanim tu wybudowano w roku 1852 już dosyć dużych rozmiarów synagogę, no ona miała odpowiednie ściany w wysokości mniej więcej 2 kondygnacji. W wyższej kondygnacji były okna, 6 okien. Drzwi wejściowe i dojścia były 2. Jedne od takiej małej uliczki, która tu przebiegała, a drugie dojście wąskie bardzo było między starą pocztą, tym budynkiem, co się nawet nazywało, że to jest Judische Steig, czyli jakaś ścieżka żydowska.